Cześć, witajcie, z tej strony Glizor.pl. Znajdujemy się na serwerze Survival Games Igrzyska Śmierci en-graf.pl. To jest nowy serwer i niedługo właśnie zostanie otwarty. I tak na sam początek, jesteśmy na spawnie. Tutaj budowaliśmy razem. I mamy tak, kierunek, arena SG, arena PvP, arena parkour. No i tutaj to samo jest z drugiej strony, więc w innych kierunkach jeszcze nic nie ma, ale będzie. I po pierwsze co po wyjściu mamy, to jest cały opis mapy mniej więcej, skąd ta mapa jest pobrana, gdzie będzie zamieszczone linki do niej, bo to jest typowa arena ta mapa, po prostu jest zrobiona na niej spawn. I dalej idziemy, mamy półpłytkę, żeby nacisnąć światło. Mamy kierunek parkour, kierunek arena SG. Nie będę szedł na parkour, pójdę na SG. Tutaj mamy kolejną tabliczkę. Jak widzicie, tutaj mamy SG1, SG2, SG3, SG4 i tak do 8. 8 SG jest. Każda jest podpisana właśnie SG1 i żeby dowiedzieć się mniej więcej jak ona wygląda, będziecie musieli pójść na przykład na forum lub na stronę, no nie wiem jak to będzie, prawdopodobnie będzie forum. Tam będą zamieszczone logo będzie danej areny. Podpisane właśnie SG1, SG2, SG3. I właśnie podpisane też takim samym kolorem. Przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy jak to będzie, bo ja już je podpisywałem, więc chyba raczej nie, kolorem nie. Dalej mamy tutaj kierunek, wiadomo, pierwsze zasady to w sumie, znaczy pierwsze takie najważniejsze rzeczy to przeczytajcie regulamin uważnie, on jest w tej chwili taki, ale on będzie większy, to jest jeszcze dojdą jakieś inne takie zasady i w ogóle. Na tej tablicy będą zasady SG. Znaczy zasady SG i tam informacje, mniej więcej komendy, takie rzeczy. Tu będzie strona i TeamSpeak. Dalej to jest takie pomieszczenie, kącik administracji, ale to jest użytkownicy mogą wchodzić. I tutaj macie informacje, kto jest administratorem, kto będzie moderatorem i kto będzie youtuberem. Takim polecającym nasz serwer, a będziemy go polecać. Dalej. Idziemy sobie na arenę PvP, a za chwilę na labirynt. Tu jest arena PvP i jak tutaj wejdziemy, to tutaj możemy się bić. Po staniu na tym już się nie da bić, więc bardzo fajne. Nie wiem po co to jest. Co to jest? O, teraz lepiej, co nie? Jeszcze o ile gadzi. Jeszcze to. O, teraz jest równo, to nie? Tutaj macie zasady. Nie wiem na czym będzie polegało. Tutaj chcieliśmy ustawić tak, żeby się mogli tylko na ręce bić. Było bardzo fajnie, bo ludzie niektórzy będą mieli miecz, niektórzy nie, ale tutaj też jak ktoś zginie z mieczem, to będzie można zabrać. Kierunek labirynt. Ja wam nie będę go pokazywał, sobie sami zobaczycie, on jest naprawdę trudny. Ja nie przechodziłem go, ale wiem, że jest trudny, bo wiem kto go budował, a budował Ultrox i Enek, a oni potrafią budować. Dalej sobie tutaj może ten parkour. Jak wiecie, tu jest spawn, więc tutaj idziemy na ten parkour. Ja sobie polecę, bo to jest długa droga. Tutaj na parkour. Tutaj to jest taki speedrun, nie wiem, czy coś takiego, to się nazywa szybka ucieczka mniej więcej. I tutaj sobie biegniecie, tutaj dalej biegniemy, skacząc właśnie przez takie bdety. Tutaj macie szczególnie tą trasę wybraną, żeby popatrzeć też na te skiny, ładnie to wygląda, a ja sobie zrobię dzień. Oj. I tutaj macie też skin Wicha. Tutaj macie podpisane ogólnie kanały. Tak samo jest tutaj podpisane kanały.
Tu jest ta dalsza część trasy właśnie na ten parkour. Tu się jeszcze nie zaczyna. A dobra, to nie. Tu się nie zaczyna. O, tutaj już się zaczyna powoli. I tu jest taka platforma, mniej więcej kilka informacji. I sobie wiecie co robicie. Skaczecie, ja niestety lamię. Nie, wcześniej poszło mi dobrze. O, już lamię. No i to sobie tak skaczecie. Jakieś tam zakamarki tutaj widzę, jest trasa tędy. Tu jest informacja, więc czytajcie takie informacje. Tu jest trudne do skakania, tu już jest szczególnie tutaj zakręcenie. Żeby tutaj wiedzieć, trzeba dobrze na co skoczyć. I tutaj na razie się kończy, ale to wiecie, to nie jest koniec. Tu będzie środkiem jeszcze poprowadzone, później tamtą górną częścią i tutaj będzie się kończyło na tym ptaszku. A tutaj będzie skrzynia stała i co 12 godzin, albo co kilka godzin będą w niej się restartowały diamenty za robista, ale oczywiście co lepsze, nie będzie się dało na tej arenie, na tym parkurze nie będzie się dało set home i home. Więc na nic wam się nie przyda. No to tutaj te właśnie skin i serwer wystartuje tak pod koniec tego tygodnia, może w następnym tygodniu, więc na święta na pewno będziecie mieli gdzie grać. Dobrze się składa, bo my jako administracja też będziemy z tego serwera nagrywać odcinki właśnie Igrzysk Śmierci. No wiecie, to jest zabawa bardzo fajna. Może inni też będą nagrywać, na pewno będą. No i ogólnie IP to tam macie, tylko bez kropki, z portem 42000. Też będziecie mieć podane w opisie. No i kilka takich przelotów fajnych na serwerze. Będziecie tutaj mieli skrzynki w mieście. W skrzynkach będą się rozpiły itemki co 12-24 godziny, w zależności, zobaczymy. Będą NPC-ki. U NPC-ka będzie można dostać jakąś informację lub będą jeszcze ukryte skrzynki i tam będzie książka, ale raczej to będzie NPC, bo wtedy się nie da jego zabić, na przykład postawionego przez plugin. I on tam będzie miał informacje, jakieś kordy i tam będzie jeszcze gdzieś trzeba iść, później jeszcze będzie informacja, kordy lub tabliczka i po prostu będzie kierowała do jakiejś skrzyni ukrytej, bardzo ukrytej i tam będzie jakiś item naprawdę bardzo fajny. Jego będziecie mogli sobie wziąć i będziecie mogli się świetnie bawić. No i ogólnie to wszystko. Coś jeszcze to na pewno będzie na innych filmikach odnośnie serwera informacji. Na pewno na start będzie jakiś live'ik, może filmik. Jak tutaj się będzie działo. No i ogólnie pozdrawiam, zapraszam, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.